Dzień dobry Państwu, Tomasz Jamrozik, Rozmowa Dnia. Dziś e, moim Państwa gościem jest prezydent miasta Tarnowa, pan Roman Ciepiela. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu, dzień dobry. Panu. Jesteśmy po piątkowej konferencji prasowej, na której e, Robert Wardzała potwierdził, że Platforma Obywatelska e, będzie Pana popierała w najbliższych wyborach e, samorządowych. E, jest Pan e, z tego zadowolony? A ja potwierdziłem, że jestem gotowy do startu w wyborach na prezydenta Tarnowa i również zadeklarowałem współpracę z Platformą Obywatelską, której zresztą jestem członkiem, ale... A to, to członkostwo nie daje żadnego automatyzmu. To trzeba na, z jednej strony uzyskać poparcie własnego środowiska, a z drugiej strony jasno zadeklarowałem, iż będę zabiegał o poparcie wielu innych środowisk w ramach tzw. koalicji obywatelskiej. Zabiegam o to i będę chciał, żeby popierała tą. Mają kandydaturę również nowoczesna, inne ugrupowania, a więc jest to wzajemne złożenie takich publicznych deklaracji, chociaż oficjalne decyzje po wskazaniu przez przewodniczącego platformy będą zapadały dopiero 31 lipca, ale wydaje się, że wszystkie sprawy wstępne, które doprowadziły do, do tego publicznego, Zadeklarowania wspólnego, wspólnego startu w wyborach, są już za nami. Pytam o to zadowolenie, dlatego że te rozmowy trwały dosyć długo. Ja wiem, że tam 31 lipca będzie ta Rada Powiatowa jeszcze, prawda, która ostatecznie potwierdzi z tego, co mówił już pan Wardzała, jest to tylko kwestia e, ogłoszenia, prawda? Czyli formalnie jest pani już jak gdyby kandydatem platformy. Trwało to troszeczkę. Pytam o to zadowolenie, bo tak jakoś nie widzę na pana profilach społecznościowych, żeby pan się tym specjalnie chwalił. Bo to jeszcze nie jest czas kampanii wyborczej. To jeszcze. To jeszcze ciągle rozmowy. Dla mnie platforma jest ważnym grupowaniem, tak jak powiedziałem, jestem jej członkiem, ale ktoś, kto chce być prezydentem Tarnowa, nie może mieć wyłącznie szyldu jednego, jednego ugrupowania. Ono może nadawać to, on, może pokazywać kierunek, natomiast Tarnowianie nie potrzebują partyjnego kandydata, potrzebują kogoś, kto będzie ich dobrze reprezentował, niezależnie od poglądów, które, które reprezentują. Ja powiedziałem tylko. Tyle, że odrzucam skrajne postawy prawicowe i skrajne postawy lewicowe. To, co mieści się w środku sceny politycznej, czy po lewej, czy po prawej strony tego, tego środka, jest akceptowane i to wyznacza pewien. Sposób myślenia, model myślenia. Natomiast w sprawach tarnowskich nie ma miejsca na działania partyjne, nie ma miejsca na wybory partyjne. Jest miejsce na planowanie takiego rozwoju, który zapewni nam dobre warunki do życia. Bo możemy mówić o różnych frakcjach partyjnych, o walce partyjnej, politycznej, ale na poziomie parlamentu. Po to mamy w demokracji, Parlament. Trochę szkoda, że ta dyskusja dzisiaj w polskim parlamencie nie jest pełna, ale to już jest zupełnie inna, inna kwestia. Natomiast na poziomie natomiast na poziomie miasta, wcale nie małego, takiego jak, jak tarnów, e, raczej rozmawiamy o tym, jak miasto będzie wyglądało w jakiejś konkretnej części, w jaki sposób będziemy rozwijać edukację, jakie jak sprawimy warunki do uprawiania sportu, mieszkania, wypoczynku pracy, tak? Więc to są, e, to są raczej. E, Rozmowy, które mm, powinniśmy na zupełnie innej platformie przeprowadzać. A jednak ta polityka się troszeczkę przebija, bo z tego, co Pan powiedział, w przypadku gdyby Pan wygrał te wybory, e, zastępcą Pana, czy jednym z zastępców będzie Pan Wardzała. Prawda? No tak, to była jasna, jasna deklaracja i to też było potrzebne, żeby pokazać, że nie ma e, jakichś niesnasek, że e, próbujemy i, i znajdujemy pole do, do współpracy. Ja bardzo cenię Pana Roberta Wardzały za jego osiągnięcia sportowe, menedżerskie. Zajmował się i zajmuje się gospodarką, również ekonomią. I te jego umiejętności warto i należy, należy wykorzystać. Nic dziwnego w tej, tej, tej deklaracji. Natomiast to, że miasto powinno być zarządzane przez fachowców jest tak rzeczą oczywistą, że nie wymaga nawet komentarza. Sam Urząd Miasta to około 500 osób. Wszystkich pracowników związanych z samorządem w naszym mieście to ponad 5000 osób. To jest wielka rzesza, rzesza ludzi, i w, w tym gronie mamy sympatyków wielu opcji politycznych. Wielu z nas ma jakieś, jakieś poglądy. Ale bardzo wielu nawet nie ujawnia ich. Chce mieć po prostu dobrze zorganizowany warsztat pracy, miejsce do wypoczynku, dobre, dobrą szkołę, dobre, dobre przedszkole, i o tym warto i należy rozmawiać. To zostanie właśnie przy tym temacie jeszcze i połączmy to w jakiś sposób z internetem. Jest tak, że ma pan tam olbrzymią grupę zwolenników, którzy chwalą to, co się w mieście dzieje. Jest też grono przeciwników, którzy no, coraz częściej też ukrywają się pod jakimiś tam, prawda, lipnymi kątami. Czy pan się już w jakiś sposób odpornił na to? Czy pan na przykład podejmuje te dyskusje tych tak zwanych hejterów, czy pan po prostu kasuje te komentarze? Jak to wygląda? Ja myślę, że każdy, kto jest w jakiś sposób aktywny w internecie. No, czyli jest tylko biernym odbiorcą, czy też aktywnym uczestnikiem, musi sobie zdawać sprawę, że działa w pewnej, takie pojęcie się teraz stworzyło bańce informacyjnej. Jesteśmy otoczeni grupą ludzi, którzy są naszymi znajomymi. Jedni z nich to sympatycy, jak pan powiedział, inni wręcz, wręcz przeciwnie. I trzeba mieć świadomość, że to jest niepełne społeczeństwo, to nie jest pełen przekrój społeczny. W związku z tym nie należy nadawać. Takiego znaczenia tym wszystkim opiniom, jakby to było pełne spektrum społeczne. Oczywiście ta społeczność internetowa ma, ma swój wyraz, ma, ale ma też swój skład personalny. I o ile na ulicy, jak pan spotka człowieka, powiemy sobie dzień dobry, dzień dobry, albo pani Kasku, pani Mario, co u pani słychać i wiemy, z kim rozmawiamy. Czasem my odpowiadamy dzień dobry osobom, które znamy z widzenia, ale nie identyfikujemy. Natomiast w internecie jest jeszcze coś, co trudno zdefiniować. To jest grupa ludzi, która ukrywa swoją tożsamość. Jest aktywna w jakiś, w jakiś sposób, ale to są chciały się powiedzieć anonimowi dyskutanci, ale to są raczej ludzie, którzy z jakiegoś powodu chcą być anonimowi, chowają się za. Jakimś, jakąś nazwą, jakimś znikiem. Jakimś Ale są też ludzie, którzy robią czy wybierają tę anonimowość po to, żeby schować swoją tożsamość, a atakować celowo drugą, drugą osobę. Więc trudno poważnie traktować opinie osób, które robią to w wyraźnie sposób celowy. Ja już mam pewne doświadczenie w takiej komunikacji społecznej, więc wydaje mi się, że wyczuwam te, te złe intencje. I oczywiście takie osoby nie chcę mieć w swoim gronie, bo oni zatruwają dyskusję publiczną. Jeżeli zidentyfikuję taką osobę jako fałszywą, no to, to najpierw proszę, żeby przestała być moim znajomym, a potem jest taka możliwość, y y y blokuję ją jako, jako znajomego, uznając, że to jest auto, albo automat, y y y bo, bo i takie są przypadki. Albo to jest osoba skrajnie nierzeczliwa lub wykonująca usługi zlecenia na, na czyjąś korzyść. A że zaczyna się kampania wyborcza, więc takich zleceniobiorców będzie, będzie, będzie sporo. Ale to mówimy o jakimś marginesie. To myślę, że to jednak. Yy, yy, yy. Albo sami uczestnicy tego dialogu oczyszczą się z takich, z takich fałszywych informatorów, albo Facebook, czy, czy Twitter, chociaż Twitter jest bardziej wiarygodny, bo tam trudno się schować że za, jakimś, za jakąś niewiarygodną nazwą, upadnie to w realnym świecie zawsze były plotki. Ale zawsze były potępione i nigdy nie były wiarygodne, więc nie, trudno nadawać pewnej wadze e, tym, którzy w, powtarzają te plotki w internecie. Ale też za komentarzami stoją też prawdziwe osoby. Tak, i tych trzeba należy, należy szanować poważnie. I tutaj, e, żeby było ciekawie, są to też osoby e, albo członkowie Platformy Obywatelskiej, albo sympatycy, którzy na swoich blogach też między innymi, mm. prawda, wytykają panu szereg. E, Jakichś tam błędów, które, które podczas tej procedury zostały popełnione i jak, jak gdyby Pan będzie ich przekonywał do tego, żeby no skoro są sympatykami platformy, platforma pana popiera, no żeby, że tak powiem, nawrócili się. Na ktoś, kto mało pracuje albo nie pracuje, nie popełnia błędów. Ja raczej będę mówił o tym, co udało się zrobić, jakie pozytywne zmiany w naszym mieście zachodzą. Jeżeli są jeszcze jakieś niedoskonałości lub coś trzeba jeszcze w, naszym, w naszej społecznej działalności poprawić, to oczywiście nie można być głuchym na takie. Na takie uwagi. Jestem świeżo po takim spotkaniu z mieszkańcami. 16 takich spotkań w radach osiedlowych, otwartych spotkań odbyłem. Różnie było z frekwencją. Była albo bardzo mocna reprezentacja, albo, albo niewielka, ale zawsze to był żywy i prawdziwy dialog. Wspominam o tym dlatego, że to była druga w mojej kadencji już taka runda spotkań. Pierwsza była w jesieni 2016 roku. I na tej tegorocznej zdałem relację z tego, co zrobiłem, zrobiliśmy, udało się zrobić, albo też co jeszcze jest w trakcie, z tych zapowiedzianych i oczekiwanych zadań, wyartykułowanych przez samych ludzi w 2016 roku. To są prawdziwe relacje i prawdziwe działania. Ludzie przychodzą na te spotkania, również odzywają się w internecie, ponieważ chcą, żeby jakąś sprawę. Załatwić, poprawić albo są, są zadowoleni. No już się panu udało załatwić to w tym roku, bo nie wiem, czy pan wie, że po tym spotkaniu w Fyszowie prezes Henryk Łabęcz, prezes zakładów mechanicznych, ograniczył to strzelanie. W Przynajmniej w soboty, tam od 10 zamiast od 8. No i wieczorem też się zobowiązał, że zakończy na 20 i nie będzie. To bardzo dobrze, bo, bo jednak takie odgłosy działania zakładu ważnego, przecież bardzo pożytecznego w naszym, w naszym mieście, no, był, to, to działanie było nieprzyjemne dla najbliższego otoczenia. Jeżeli pan prezes wziął to pod uwagę, no to oznacza, że dialog jest potrzebny, że, że rozmowy mają. Mają sens, sens również te, te internetowe. Wie pan, gdyby nie było krytyki, to moglibyśmy wszyscy popełniać więcej, więcej błędów. Dobrze, że ludzie odważnie wskazują na to, co trzeba jeszcze poprawić. Czasem niestety trwają w jakimś poglądzie, który nie ma jakiegoś. Odzwierciedlenia w rzeczywistości. Tak jest na przykład z amfiteatrem. Amfiteatr przez lata nieczynny został wyremontowany. I ci, którzy przychodzą, mówią, jest świetnie, bezpiecznie dla dzieci, wygodnie dla niepełnosprawnych, dobra widoczność, można usiąść, można stać, można się położyć na, na trawie. Ciągle krytycy mówią, a przecież mogło być inaczej, bo inny architekt pokazał inną. I, i, i inną, inną możliwość. Natomiast mało kto zwraca uwagę na to, że tamten model nie uwzględniał interesów niepełnosprawnych. Nie była ani jednego krzesełka dla osoby, która być może w pozycji stojącej czy leżącej nie mogłaby uczestniczyć w tym wydarzeniu na, na scenie, i tak Więc kompromis, który udało się w tej chwili zrealizować, jest dobry, jest wygodny i potwierdzony już przez tysiące osób, które się przewinęły przez, przez amfiteat. A w niejednej dyskusji internetowej ciągle ktoś wyraża jakąś negatywną opinię. Nawet jeżeli. Komuś się nie, nie podoba obecna, obecna forma, to nie oznacza, że poprzednia była, była lepsza. Więc trochę uczciwości w dyskusji pewnie jest, jest potrzebne, ale zaczyna się kampania wyborcza, więc ten język debaty publicznej raczej będzie się zaostrzał niż łagodnie. Zostańmy jeszcze przy tych inwestycjach, bo też fala krytyki spłynęła po tym, jak się okazało, że Stadion miejski w Mościcach nie będzie remontowany, za mało pieniędzy mamy prawda, w, w tej perspektywie budżetowej. I, i co dalej? Prawda? Co dalej z tym stadionem? Tam wiem, że w przyszłym roku będzie licencja zagrożona. Jeżeli Unia Tarnów utrzyma się w ekstralidze, były rozmowy z, y, z szefostwem prawda, ligi, były jakieś warunki postawione i w tym momencie no, tam są duże obawy, że, że w przyszłym roku może to nie wypalić. I, 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 I nie obawia się pan, to że tutaj. Pytanie, to, to, to jest pytanie, ile możemy, ile chcemy, ile możemy przeznaczyć funduszy publicznych na stworzenie m, takiego stadionu, czy przeprowadzić czy, czy taką modernizację, na którą z jednej strony nas stać jako społeczność miejską, a z drugiej strony, jak za te pieniądze uzyskać najlepszy, najlepszy efekt. I to poszukiwanie tej równowagi wcale nie jest proste. Mamy przed sobą. Szklankę wody, gdybyśmy zaprosili klasę uczniów, no to nie wiem, czy wystarczyłoby połyku, tak? Dla jednej, dwóch osób to jest, to jest porcja wystarczająca. I tak samo jest z funduszami publicznymi. Przetarg pokazał, że są wykonawcy, którzy oczekują zapłaty. Blisko 90 milionów złotych, a jeden nawet przekroczył tą barierę 100 milionów i oczekuje 116 milionów. My w budżecie mamy zagwarantowane środki w wysokości 42 milionów. Tak obliczyliśmy, że miasto tyle mogłoby bez uszczerbku dla innych. Wydatków publicznych wyasygnować na, tą, na ten stadion. Być może w opisie pokazaliśmy, że chcemy za te 40 milionów bardzo dużo, bo i wymianę toru, i boiska, i trybuny główne, i trybuny, trybuny boczne. No i rynek, który po stronie wykonawców rośnie w, w tym wymiarze cenowym, rośnie, ponieważ Zmieniają się uwarunkowania, ceny minimalne, również wynagrodzenia, wynagrodzenia rosną. I, I miasto nie ma na to, na to wpływu. Powiem, ja że ta, ta kwota 40 milionów, może, milionów nie urośnie. Nie, tak? nie urośnie. No. Też proszę, proszę wiedzieć, że jak się ogłasza przetarg. To nie, nie pokazuje się wszystkich możliwości finansowych, to, to jest oczywiste, prawda? Więc ta kwota 40 milionów prawdopodobnie mogłaby być nieco zwiększona, ale nie aż dwukrotnie. Więc w tej chwili analizujemy sytuację. Wydają się być trzy scenariusze możliwe. Po pierwsze, po unieważnieniu tego przetargu, co się, co się już stało, można ogłosić nowy. I zapytać jeszcze raz wykonawców, czy nie zrobiliby tego samego za mniejsze pieniądze. Ale przy takich różnicach cenowych jest to mało prawdopodobne, więc nie ryzykowałbym utraty czasu. I proste powtórzenie może nie przynieść żadnego rozwiązania. Poprosiliśmy w związku z tym autora koncepcji i programu funkcjonalno-użytkowego, żeby popatrzył jeszcze raz na projekt i spróbował go przeanalizować i, i wydzielić takie funkcjonalnie spójne elementy, które można wykonać, a niektóre później. Jednym słowem mówiąc wprost, czy jest możliwe etapowanie tego, tego projektu. Jeżeli to się potwierdzi, a potrzebujemy na to, on ten, ten architekt potrzebuje trochę, trochę czasu, no to być może następny przetarg ogłosimy w nieco innym, inny sposób. Kiedy? Na część, chyba tą zasadniczą, czyli tor i, i boisko, i trybunę główną, a w drugim etapie, tak jak to zrobiono w Zielonej Górze, dopiero następne, następne etapy. Czyli rozciągniemy w czasie trochę remont. To nie jest dobre rozwiązanie, ja wiem. Mhm. Ale z drugiej strony nie chcemy narażać żużlowców i tych wszystkich sympatyków żużla na, na ryzyko utraty licencji. Ja to... Mówimy o tych przetargach, czyli w tym roku jeszcze. Na pewno w tym roku, oczywiście. Ale to wymaga kilku tygodni. Ten etap, wie pan, to są poważne prace architektoniczne. Nie można zamówić czegoś niedoskonałego w wymiarze organizacyjnym, czy zamówić usługę, która nie będzie doprecyzowana. Konsekwencje tutaj byłyby dosyć poważne. Więc to na pewno kilka tygodni na to potrzeba. Tak czy tak. Prezes klubu i klub Żużlowy, spółka Żużlowa, mają świadomość, że muszą mieć przerwę na wykonanie tego remontu. I oni to zaakceptowali i jest deklaracja pisemna ze strony klubu, że rozwiążą umowę dzierżawy, którą mają do 2020 roku, na, na przeprowadzenie tych prac. Jeżeli ten scenariusz podziału tego zadania będzie możliwy, no więc. Wydaje się, że utrzymanie terminu y, wiosna 2020 rok, y, częściowa modernizacja stadionu i oddanie tego stadionu rzosą jest, jest możliwe. To zostajemy jeszcze w mościcach po drugiej stronie ulicy Halaja Skółka y, Dach, który y, jest problemem w tym momencie. Jak wygląda sytuacja na dzień dzisiejszy? Y, jeżeli tam jest jakiś problem, to jest to problem y, wykonawcy. Y, y, Prace przebiegają poza tą konstrukcją dachową, która faktycznie w tej chwili jest oceniana przez konstruktorów. To wszystkie pozostałe prace przebiegają zgodnie z harmonogramem, natomiast sam wykonawca napotkał jakieś trudności w czasie montażu i dla bezpieczeństwa chce się upewnić, czy założenia projektowe i Dalszy montaż jest możliwy. W tej chwili wszyscy czekamy na ekspertyzę Politechniki Krakowskiej, która da nam odpowiedź, w jakim stanie jest obecna konstrukcja i czy można kontynuować pracę. Więc wykonawca jest związany umową i ma oddać cały obieg w grudniu miastu za przyrzeczoną cenę. W związku z tym miasto jest. Stroną zamawiającą, natomiast jakiekolwiek problemy wykonawcze są po stronie firmy, która przyjęła na siebie obowiązek wykonania i oddania kompletnej hali. Zostańmy jeszcze przy inwestycjach, ale przenieśmy się na drugą stronę miasta. Nowy market budowlany kilka jeszcze marketów i sklepów wielkopowierzchniowych w planach. To jakiś tam problem stanowi dla ludzi, zwłaszcza ten przylas kulipie, prawda? Skąd taka decyzja? Bo ja wiem, że to było już chwilę temu, prawda? I to chyba cała Rada uchwaliła plan zagospodarowania przestrzennego ze zgodą właśnie na budowę tam, w tamtym miejscu sklepu, ale troszeczkę to miejsce takie niefortunne, prawda? Ale z drugiej strony bliska autostrady i Rada Miejska już w studium uwarunkowań i, i wcześniej wyraziła zgodę na miejsca, które mogą być zabudowane takimi dużymi obiektami. To jest właśnie to wskazane przez Pana, gdzie Leroy Merlin prowadzi swoją inwestycję. To jest obiekt, obok, czy teren obok dzisiejszego sklepu Simpli. To jest też teren we wschodniej części Tarnowa za szpitalem Świętego Łukasza, tam też jest teren wyznaczony do takiej zabudowy. Natomiast nie ma zgody Rady Miejskiej na zabudowę podobnymi obiektami na tak zwanym dawnym y, Owintarze, czy jakimkolwiek innym, innym miejscu. To są, to są decyzje, które y, historycznie zapadały w różnych, w różnych okresach, ale są obowiązujące. Inwestorzy o tym wiedzą, właściciele gruntów o tym, y, o tym miejscowym. Y, w planie czy uwarunkowaniach wiedzą. No i planują swoje inwestycje i tak było i jest tym marketem. Tylko wydaje mi się, że to jest lasek... mieszkańcy nie wiedzą, i tak zaskoczenie, prawda, później, bo to, było, to jest bardzo popularne miejsce wśród mieszkańców, którzy tam. Ale lasek nie błonie w żadnym. Tak, tak, ale sam dojazd za... już jest jakby w zakresie duży... nie jest naruszony. Wręcz przeciwnie, dojazd będzie w tej chwili bezpieczniejszy, bo ścieżka rowerowa będzie już jest praktycznie wykonana. E, owszem, będzie duży sklep na rogu, no, ale gdzieś te sklepy muszą być. Taką mamy... Mm, e, cywilizację handlową w tej chwili. Proszę zobaczyć, każde miasto otoczone są dużymi, dużymi sklepami. No, trudno mi dyskutować z decyzjami rad, które były podejmowane poprzednio. Z drugiej strony okolice węzłów autostradowych są w jakiś, w jakiś sposób atrakcyjne. Ulica Błonie po jednej i po drugiej stronie jest zabudowana takimi, takimi obiektami. Lasek Błonie jest oazą spokoju. Samo centrum mu nie zaszkodzi, bo centra nie są, nie są głośne. To nie jest fabryka, to nie jest zakład produkcyjny. Jest za to miejsce parkingowe, gdzie można pozostawić samochód i pójść na spacer, jeżeli ktoś nie lubi rowerem. Więc są myślę, że i plusy. Są jakieś zagrożenia może związane z tym, że więcej ludzi znajdzie się w najbliższym otoczeniu, ale z drugiej strony więcej osób odkryje lasek, lasek błonie. Jeżeli ktokolwiek czułby się tam niekomfortowo, zapraszam do Parku Piaskówka, który po modernizacji jest w tej chwili, pomimo bliskich zakładów tamelu czy, czy zakładów mięsnych jest oazą ciszy i piękne ekologicznie ciekawe miejsce. Sam Park Szczelecki jest w tej chwili modernizowany. Następna kadencja to raczej inwestycje w Górę Marcina i, i ten, to, to przepiękne miejsce, które w ostatnich latach faktycznie nie miało, nie miało szczęścia do inwestycji poza torem, torem biegowym. I połączenie tych wszystkich terenów, sama kantoria, która we wrześniu będzie miała już hmm. chyba zupełnie nowe, nową odsłonę, połączenie ich razem daje bardzo ciekawe miejsce do, do rekreacji. Na koniec chciałbym zapytać o prohibicję, którą pan zasugerował, jak gdyby przedstawił radnym, czyli tą sprzedaż alkoholu od godziny 24, zakaz sprzedaży alkoholu od 24 do godziny 6, to niebawem wejdzie w życie. Czym pan się sugerował? Po co taka decyzja? Nie ma żadnej prohibicji, po pierwsze. To słowo jest kompletnie nieuprawnione. Nie, nie ma zakazu sprzedaży alkoholu w mieście w, w żadnych godzinach całej, całej doby. Jest wyłączenie nocne w sprzedaży detalicznej, detalicznej od godziny 24 do, do, do 6 rano. Proszę o to zapytać raczej policję i osoby, które nadzorują spokój, spokój w mieście. Ilość interwencji osób, które wychodziły z restauracji lub klubów po to, żeby kupić w sąsiednim sklepie i piły na ulicach była naprawdę duża. I to, <laughs> interwen to powodowało interwencję mieszkańców, którzy... Tak jak przy ulicy Skowronków, na przykład. Wielokrotnie nalegali na piśmie stosowali również słowne interwencje. Przeciwko tym, którzy kupowali alkohol, a akurat tam na Skowronków, ten ten lokal jest bardzo blisko okien bloku i głośne rozmowy, nawet nieobyczajne zachowania, bardzo były w tym no, takie przeszkadzające ludziom. Można było nie słychać nie, nie, nie słyszeć tych wszystkich skarg. Z drugiej strony nowe prawo wprowadziło taką, taką możliwość. Niestety, nie można tego w takim mieście, jak tarnów, wprowadzić dzielnicowo. O ile W Krakowie są głosy, że powinno być w centrum Podobnie jak w innych miastach, czyli wyłączyć tę sprze sprzedaż detaliczną, to Kraków może sobie na to pozwolić. My w Tarnowie mieliśmy zero, zero jedynkową możliwość albo w całym mieście, albo, albo, albo w ogóle. Hmm. Odbył się też, nie chcę powiedzieć sondaż, ale, ale rozmowy z podmiotami gospodarczymi, które prowadzą handel alkoholem i oni sami sugerowali, że jeżeli ma być już ograniczenie, to od godziny 24.00. A nie o 22, jak pozwala ustawa. Więc jakiś kompromis i jakąś równowagę trzeba było znaleźć między tymi, którzy chcą kupować całą dobę, również o 3-4 nad ranem, z jakiegokolwiek powodu alkohol, i tymi, którzy chcą spokojnie przespać noc, przygotować się do, do pracy. I nie chcą, żeby osoby, które nie tyle powracają z restauracji, bo w restauracji, jeszcze raz powiem, w klubie. W kawiarni, która będzie czynna również, również w nocy, nie ma, nie ma takiego ograniczenia. A więc trzeba było zapewnić wielu osobom spokój, i gdzieś ten kompromis musiał się znaleźć. Ja wiem, że nie wszyscy są z tego zadowoleni, i to wcale nie jest zamach na. Na jakąkolwiek wolność, jeżeli ktoś ma taki plan całonocnego spotkania, może, może dokonać tego zakupu w taki sposób, żeby przewidzieć swoje potrzeby z lekkim wyprzedzeniem. No zobaczmy, jak to się sprawdzi w, w mieście. Dziękuję, dziękuję bardzo. Moim Państwa gościem był prezydent Ardowa, pan Roman Ciepiela. Dziękuję bardzo.